kryminalni od kilku tygodni pracowali nad sprawą mężczyzny, który związany był ze środowiskiem narkotykowym. Z ich wiedzy operacyjnej ustaleń wynikało, że jeden z mężczyzn zamieszkujących na terenie Bielan może posiadać znaczną ilość narkotyków. Kilka dni temu w wyniku zorganizowanych działań policjanci na klatce schodowej zatrzymali 25-letniego mężczyznę. W momencie, kiedy próbowali dostać się do mieszkania, w którym znajdowała się partnerka tego mężczyzny, usłyszeli spuszczaną wodę z toalety. Wszystko wskazywało na to, że kobieta będzie próbowała pozbyć się narkotyków i tak rzeczywiście było. Na szczęście policjanci zdążyli wejść w odpowiednim czasie do mieszkania. Tego suszu roślinnego ta kobieta nie zdążyła spuścić w toalecie i w międzyczasie wyrzuciła przez okno reklamówkę z dość dużym pakunkiem, w którym znajdował się susz roślinny. Ta reklamówka wpadła w ręce policjantów, którzy akurat stali pod tym oknem. Także całe narkotyki, które były w tym mieszkaniu, zostały zabezpieczone. W sumie było to 4 kg marihuany i prawie 80 tysięcy złotych, które również zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, natomiast jego 21-letniej partnerce za poplecznictwo, czyli za utrudnianie śledztwa. W stosunku do mężczyzny został zastosowany areszt na okres 3 miesięcy, natomiast wobec kobiety prokurator zastosował policyjny dozór.